Dobry wieczór wszystkim, przede wszystkim. Nastąpiło przełamanie. Też nie wiem, czy to nazywać przełamaniem. Wygraliśmy mecz i to jest dla nas najważniejsze. My tak naprawdę każdy mecz chcemy wygrywać i w każdym meczu do tego dążymy. Czasami po prostu nie wychodzi, albo czasami wygląda to tak, jak wygląda. I tutaj myślę, że nie ma się co nad tym za bardzo rozczulać. Dla nas w dniu dzisiejszym najważniejsze było wygrać mecz. Czasami środki były bardzo proste, czasami może nie wyglądało to tak, jakby wszyscy oczekiwali, ale tak jak mówię, no dla nas celem nadrzędnym dzisiaj było zrobić wszystko, żeby wygrać mecz, żeby wrócić na te zwycięskie tory. A nie zawsze da się zrobić tak, żeby wszystko było ładnie i pięknie. Dzisiaj skupiliśmy się na zwycięstwie i ten cel osiągnęliśmy, to jest dla nas najważniejsze. Gramy w sobotę, jedziemy na ŁKS. Bardzo istotny mecz, chcielibyśmy podtrzymać pasmo zwycięstw, mimo to, że to jest jeden mecz na razie, ale chcemy iść po kolejne zwycięstwa i musimy bardzo cierpliwie do tego meczu się przygotować. Mam wielką nadzieję, że po zwycięstwie drużyna zareaguje mega pozytywnie i przystąpimy do meczu z ŁKS-em w bardzo dobrych nastrojach. Z Musiejem współpracowało mi się bardzo dobrze, chociaż bardziej to nie wyglądało takie 3-5-2, tylko przechodziliśmy w obronie przy 4-5-1 i Damian Mosiejko schodził do pomocy, pomagał chłopakom albo ja i myślę, że to funkcjonowało pod względem w obronie, dobrze byliśmy ustawieni i wychodziliśmy bardzo dobrze do kontrataków. Z tego co widać, no najgorsze co my mieliśmy w tym sezonie to 2 mecze wygrane, a trzeci zawsze przegrywaliśmy, więc chcemy utrzymać tą pasę do końca, bo zostały nam 4 mecze, chcemy je wszystkie wygrać, żeby skończyć na jak najwyższym miejscu i żeby nam było łatwiej dogonić lidera.